Tytuł kursu: elementy sprzedaży reklamy. Moduł: sprzedaż produktów i usług reklamowych. Temat: zasady bycia dobrym słuchaczem. To, jak dobrze się komunikujesz, decyduje o tym, jakie będzie Twoje życie osobiste i jak potoczy się Twoja kariera. Umiejętności komunikacyjne są zawsze jednymi z najistotniejszych cech, które firmy wykorzystują przy zatrudnianiu i promocji menadżerów. Potężnym narzędziem do dobrej komunikacji jest umiejętność dobrego słuchania. Niewielu ludzi potrafi dokładnie słuchać, ale jest to umiejętność, której można się nauczyć. Możesz wykorzystać skupione i celowe słuchanie do pozyskania najlepszych pomysłów od ludzi pracujących lub uczących się razem z Tobą. Spowoduje to dopływ świeżych myśli, które z kolei mogą prowadzić do lepszych działań i stać się motorem Twojego sukcesu. Umiejętności doskonałego słuchania można się nauczyć i doprowadzić do perfekcji. Chociaż proces ten bywa frustrujący, stanie się aktywnym słuchaczem nie tylko jest możliwe, ale także może ogromnie wpłynąć na Ciebie i Twoje relacje z otoczeniem. Jako słuchacz masz ogromną przewagę nad osobą, która mówi. Dzieje się tak, ponieważ mówimy w tempie 110 do 200 słów na minutę, ale nasz mózg może przetwarzać słowa w tempie 400 do 3000 słów na minutę. Jest to ogromna przepaść, którą można wykorzystać. Aby stać się dobrym słuchaczem, skoncentruj się na próbie zrozumienia tego, co się do Ciebie mówi. Zastanów się nad treścią i cechami wypowiedzi. Upewniaj osobę mówiącą, że ją słuchasz. Uczyń to poprzez przypominanie jej regularnie własnymi słowami najważniejszych kwestii, które Ci chce przekazać. Zadawaj pytania, aby zrozumieć jeszcze dokładniej, co się do Ciebie mówi. Jest to dobry sposób, aby pobudzać swój umysł do aktywnego słuchania. Utrzymuj kontakt wzrokowy z osobą, która do Ciebie mówi i upewnij się, że nie wysyłasz niewerbalnych komunikatów, na które ona zwraca uwagę. Nie możesz się kręcić ani ziewać. Powinieneś delikatnie się uśmiechać lub kiwać głową, aby upewnić rozmówcę, że go słuchasz. Jeśli ktoś wydaje się być zdenerwowany lub wyraża myśl, która jest sprzeczna z Twoimi poglądami, upewnij się, że nie wykazujesz żadnej reakcji, dopóki osoba ta nie skończy się wypowiadać. Jeśli nie oceni się zbyt szybko wypowiedzi drugiej osoby, możliwe będzie znalezienie wspólnej płaszczyzny, dzięki której będzie możliwość zredagowania swojej odpowiedzi. Rób notatki, jeśli tylko możesz. To zmusza Cię do podsumowania i ustawienia priorytetów tego, co słyszysz. Pokazuje również Twojemu rozmówcy, że to, co mówi, jest dla Ciebie ważne. Słuchaj z entuzjazmem. Pomoże Ci to lepiej wczuć się w to, co mówi dana osoba, a tym samym lepiej ją zrozumieć. Dziękuję za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.